Często zdarza nam się spotykać z różnymi sytuacjami w codziennym życiu, które wywołują w nas silne emocje, takie jak strach czy złość. Reagowanie na te emocje bez zastanowienia może prowadzić do konfliktów i nieporozumień, dlatego istotne jest, aby nauczyć się zarządzać swoimi emocjami i zachować spokój w trudnych sytuacjach. W tym filmie podzielę się z Wami kilkoma technikami, które pomogą Wam osiągnąć emocjonalną równowagę i zachować dystans do problemów, które napotykacie na swojej drodze. Pierwsze, zrozumienie swoich emocji. Pierwszym krokiem do osiągnięcia emocjonalnej równowagi jest zrozumienie swoich własnych emocji. Musisz nauczyć się identyfikować, co dokładnie czujesz i dlaczego. Często złość czy strach są tylko powierzchownymi reakcjami na głębsze uczucia, takie jak poczucie zagrożenia czy brak kontroli. Zastanów się, co dokładnie wywołuje te emocje i spróbuj spojrzeć na sytuację z innej perspektywy. Drugie, oddychanie i relaksacja. Kiedy czujesz, że emocje zaczynają cię przerastać, spróbuj skupić się na swoim oddechu. Głębokie, spokojne oddechy pomogą ci się uspokoić i obniżyć poziom stresu. Możesz również spróbować technik relaksacyjnych, takich jak medytacja czy yoga, które pomogą ci osiągnąć stan wewnętrznego spokoju i równowagi. Trzecie, dystansowanie się od sytuacji. Aby zachować emocjonalną równowagę, ważne jest, aby nauczyć się dystansować się od sytuacji, która wywołuje silne emocje. Spróbuj spojrzeć na problem z perspektywy osoby trzeciej, która nie jest bezpośrednio zaangażowana w sytuację. Może to pomóc ci zobaczyć problem w szerszym kontekście i uniknąć reagowania bez zastanowienia. Czwarta, komunikacja asertywna. Kiedy musisz porozmawiać o problemie, który wywołuje w tobie silne emocje, ważne jest, aby komunikować się w sposób asertywny, ale nie agresywny. Wyrażaj swoje myśli i uczucia w sposób spokojny i zrozumiały, starając się nie atakować drugiej strony. Pamiętaj, że celem jest znalezienie rozwiązania, a nie wygranie kłótni. Piąta, akceptacja tego, czego nie można zmienić. Czasami musimy zaakceptować, że niektóre sytuacje są poza naszą kontrolą i nie możemy ich zmienić. W takich przypadkach ważne jest, aby zaakceptować rzeczywistość i skupić się na tym, co możemy zmienić, naszym własnym zachowaniem i reakcją. Akceptacja może być trudna, ale jest kluczowa dla osiągnięcia wewnętrznego spokoju i emocjonalnej równowagi. Podsumowanie, osiągnięcie emocjonalnej równowagi i zachowanie dystansu do problemów wymaga czasu i praktyki. Ważne jest, aby pamiętać, że każda sytuacja jest inna i nie ma jednej uniwersalnej metody radzenia sobie z silnymi emocjami. Jednak stosując powyższe techniki, możesz nauczyć się zarządzać swoimi emocjami i zachować spokój nawet w najtrudniejszych sytuacjach.